Serdecznie witamy wszystkich hodowców. No i ponownie, jak w latach poprzednich, spotykamy się na Górze Świętej Anny. Widzimy, jesteśmy dzisiaj przed Bramą Papieską, w miejscu, gdzie się poczty sztandarowe formują w kolumnę. One tam przybędą za chwilę do groty, gdzie sprawowana, koncelebrowana wspólnie przez księży, naszych kolegów hodowców i też w tym roku przez biskupa pomocniczego diecezji opolskiej. Będzie sprawowana tam i innych księży. Widzieliśmy ksiądz Jerzy Pastorz, był ksiądz dr Żyłka, Józef Żyłka, nasz kapelan. Zobaczmy, pomału się zapełnia amfiteatr, gdzie będzie, to przy tej grocie, gdzie będzie sprawowana msza. Zobaczmy. Hodowców. Na szczęście w tym roku mamy bardzo dobrą pogodę. Widzimy kolegę Zdzisława Karonia, który tutaj też fotografuje. Zdzisław, witam. Także sobie tutaj zobaczymy. Na pewno w wielu naszych tutaj publikacjach, które są związane ze sportem gołębiarskim, Hodowca czy Pitman Magazine Rainera Pitmana, będziemy mogli też relacje i reportaże z tej uroczystości zobaczyć. Pomału tych pocztów przybywa. Widzimy, tam jest taki jeden niebiesko-żółty, to Kasiuby, podejrzewam, zaraz zobaczymy. Tak mi się coś wydaje. To jest HGP, Franciszku. To będą koledzy pewnie tam gdzieś w północy od nas, zobaczymy zaraz. No jasne, że od nas tutaj. Właśnie widzę, od razu po ludowych strojach można poznać. Popatrzmy jeszcze, nim przejdziemy dalej, zobaczymy tutaj, momencik, sekundka. O, tutaj zobaczmy, Wajcherowa. Koledzy z Wajcherowa, właśnie mówiłem. Kaszubia, już nie będę nic mówił o czarnych podniebieniach, oni się nie pokazywali, ale tak, zobaczmy, tutaj mają takie tradycyjne ludowe stroje, to chyba jeden z nielicznych pocztów, który występuje w takich barwach, powiedzmy, nie tylko narodowych, a tych regionalnych. Tutaj popatrzmy, tak. Koledzy reprezentują oddział Wejherowo, oddział ten numer ma teraz ile? 76. Gdzie Radman jest? Powodzenia, życzę, nie będzie przeszkadzać, bo te wszystkie poczty muszą się uformować. No, tak jak mówiłem, już jest godzina za 15:10, tych pielgrzymów tutaj przybywa. Popatrzmy, ta skarpa, która przed chwilą jeszcze była kilkanaście minut temu pusta praktycznie, już się teraz pomału zapełnia. Cały czas tam widzieliśmy też, te przybywają poczty, się ten konwój, z nim ten korowód cały się robi bardzo duży. Ta kolumna będzie na pewno długa, oni tutaj tędy na mszę przyjdą, będziemy ich widzieć. Natomiast popatrzmy, tak tutaj dzięki tej pogodzie też mamy bardzo dużą frekwencję. Jak to jest co roku, tak jak wspomniał ksiądz Józef Żyłka, od 1909 roku ta pielgrzymka się tutaj odbywa i coraz więcej i pocztów sztandarowych jest więcej i jest coraz więcej nowych sztandarów do święcenia i hodowców, którzy tutaj przybywają. Jest to też, warto wspomnieć, to ciekawe, że sport ten gołębiarski w krajach zachodnich, tamtej kolebki tego sportu gołębiarskiego, Belgii, Holandii, on tam teraz przeżywa, powiedzmy, kryzys, stagnację, tam już nie ma dopływu niejako młodych kadr, młodych hodowców, pasjonatów tego sportu. Tutaj natomiast w Polsce my mamy, można powiedzieć, nie można mówić o jakimś wielkim rozwoju, ale też ten sport się profesjonalizuje, coraz więcej hodowców to uprawia na takim poziomie profesjonalnym, że już potrafią stosować wszystkie metody. To już od wielu lat jest tak, że polskie gołębie na imprezach, które są związane w takich zawodach sportowych, jak olimpiady, wystawy europejskie, one się odbywają co dwa lata. Co dwa lata jest olimpiada, w latach od 2008 roku, w latach tych pomiędzyolimpijskich się odbywają tak zwane europejskie wystawy. One są tutaj właśnie bardziej tutaj nakierowane na hodowców z krajów Europy Środkowej, Wschodniej. Tam są i Rumuni, i Rosjanie byli ostatnio, w Brnie ich widziałem. I z Węgier, no po prostu z tych krajów, też z zachodu też oczywiście są. Tak każdy chce swoje gołębie pokazać, zaistnieć, pochwalić się nimi. Ale ten sport tutaj, miejmy nadzieję, że w Polsce się jeszcze będzie rozwijał i nie będzie tak jak właśnie w tych krajach zachodnich przeżywał kryzys. Widzimy te poczty sztandarowe, które tam obserwowaliśmy, kiedy się formowały w kolumnę przy klasztorze. Tutaj już teraz przychodzą, zajmują miejsca na placu. Osób, które przybyły, też jest bardzo dużo. Taki sztandar posiada każdy, z reguły każdy oddział PZHGP. To jest taka podstawowa jednostka, która tutaj funkcjonuje w PZHGP. Stanowi taką oddzielną jakby jednostkę i one się grupują później w okręgi, w regiony i w Związek Krajowy. Taki Związek Krajowy, który jest członkiem Federacji Światowej tego sportu, tych sportowców, którzy tam się, tak jak mówimy, odbywają olimpiadę. Teraz popatrzmy na ten dzień, te święto, gdzie cicho do tutaj na tą uroczystą pielgrzymkę przybywa. Tutaj pomału też przy ołtarzu też się zajmuje
miejsca zaproszenia gości zajmują. Widzimy naszych tutaj koledzy z Kaszub, z Strajach Ludowych, po lewej stronie naszej, a po prawej są tam ci kolejcy górale. Tam jest też znajomy Paweł Mrowca, widzę, stoi w góralskim stroju, hodowca z miejscowości Szaflary. Widzimy w dalszym ciągu przybywają kolejne poczty. Prowadzony tutaj przez księży, którzy pracują, franciszkanie tam widzę, idą właśnie, prawdopodobnie oni tutaj z tej strony zajmą miejsce, gdzie prowadzenie to się już uświetlają tą uroczystość. Tymczasem hodowcy tutaj zobaczmy w tych rzędach, na samym brzegu te sztandary. Widzimy. Prowadzana figura święta Franciszka. Ona tradycyjnie stanie tutaj na tym podwyższeniu z tej strony. Widzimy. Biskupa. Orkiestra też nie ma miejsca. Ja tylko mówię. Dziękujemy. Mój drodzy, czy
można zachwycić się propozycją, jaką daje święty Paweł w tym liście? Czy można zachwycić się życiem świętego Franciszka, świętego, jak wspomniałem, bardzo odległego w czasie, który po ludzku patrząc mógł sobie znakomicie ułożyć życie, bo takie możliwości stworzył mu własny ojciec. A on ojcu oddał nawet własne odzienie, przywdział karmić i posilając się chlebem darowanym przez życzliwych ludzi głosił Ewangelię i ubolewał, że miłość nie jest kochana. Teraz będą święcone nowe sztandary, które kierowcy z oddziału, tu widzimy Ostro Wielkopolski, jak również z oddziału Litwinsko-Pikorskiego. Tutaj też jest jeszcze stopień, że zobaczymy swój. Kierowcy przyjęli i staną i to zostaną oczywiście święcone. I trzecie. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Módlmy się. Błogosławiony bądź Panie i Boże nasz, który przez swojego Syna Jezusa Chrystusa powołałeś do życia Twój Kościół Święty jako sztandar wzniesiony dla narodu, aby rozproszone dzieci Boże zgromadziły się w jedno. Pobłogosław te sztandary, aby ci, którzy się wokół nich gromadzą i którym one przewodzą, przez stawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętego Franciszka zawsze przyznawali się do Chrystusa i aby nikt z tych, którzy wspólnie się modlą i wspólnie uświęcają, nie zginął, lecz by wszyscy doszli do wiecznej szczęśliwości. Prosimy się o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Ksiądz biskup kroczy sztandary. Po pokropieniu sztandary po kolei się będą odwracały i prezentowały przed swoimi bliskimi, podając swoje nazwy. Lipnowsko-Kikolski. Pierwszy Lipnowsko-Kikolski poprze się przedstawić tam do społeczności. Drugi. Ostrów Wielkopolski. Drugi sztandar to Ostrów Wielkopolski się odwraca. Prezentuje i schodzi. Oddział Ryki. Oddział Ryki od Lublin. I oddział Długołęka, Wrocław, oddział Okręg Wrocław. Studimy. Zaczyna się dalej zacząć przy świętym. Zatem wątpić kolejny. Patrzymy przykład gołębiego zaufania Bożej opatrzności, który dał święty Franciszek. 51. Podczas tych uroczystości jest taka tradycja, hodowcy te gołębie, które się przywiózły, gdzie zostaną przed ołtarzem złożone i zostaną tu zapuszczone. Thank you.
odbywała prezentacja sztandarów. Pieśń o Zbawieniu Mszy Świętej, Pogóra Teolina, Orkiestra 170, Dobra Droga do Nieba, numer 849. Tu mamy sztandar z Waxmundu, tak? Jaki numer oddziału? Jaki macie numer oddziału? 237. Widzimy z tradycyjnych strojach. Tu też kolejny oddział. Też w tradycyjnych strojach. Następny okręg gdański, który wypuścił wybrano dzisiaj w gołębie. Czy ich wyprzedzą? Nie wiem, ale warunki nie mają za dobre. Oddział Kaszowice, Górny Śląsk. Oddział Kornowo, oddział Kornowo, województwo bydgoskie. Kończymy naszą relację. Nadmorski. Spotkamy się tutaj w przyszłym roku. Jeszcze mamy tutaj przed nami na Górze Świętej Anny. Jeszcze idziemy na uczestnictwo. Też Północna Polska. Orkiestr Dętry. Oddział Czarnkowy, Żukowo.